Witam w kolejnym odcinku z serii Zakopane Test. Partnerzy odcinka Greenway, Evstone, Lider i Shared Visa. Kody rabatowe w opisie. Jedziemy, jedziemy. Marek już czeka, jak zwykle spóźniony. Ale dzisiaj jadę z nowymi prezentami. Będą wycieraczki od Visa. Zaraz Wam wszystko pokażę. Dzisiaj mamy Marka, czyli pierwszego chyba emeryta na Zakopane Teście w elektryku. Króciutkie 360. Pokażemy samochodzik. Wszystko tak samo jak w starym NIR, 255, 55, 17 opony. No prezentuje się w tym kolorku samochodzik bardzo, bardzo zacnie. No i dzięki partnerowi odcinka, czyli eShirt.pl, idę do Marka z pamiątkową koszulką. Teraz partnerem odcinka będzie również Visa, czyli producent fajnych wycieraczek. A czemu fajnych? Bo ja ich używam od co najmniej pół roku na dwóch autach i naprawdę się sprawdziły. No i jako, że nowe Niro już występowało na Zakopane Teście, to jakoś bardzo go nie będę może mierzył, natomiast no pokażę Wam, jak duże to jest auto dla tych, którzy nie oglądali. Z przodu mniej więcej Marek jest mojego wzrostu, więc siadam sobie tutaj, idę do tyłu, sprawdzę, ile jest miejsca, gdy siądę sam za sobą. Jak słyszycie, wokół same diesle, które hałasują, dwie pięści wolnej przestrzeni tutaj i jeszcze pięć wolnej przestrzeni nad głową. Szybciutko do bagażnika zanurkujemy. Bagażnik 451 litrów i z możliwością aranżacji. To mi się podoba, można fotel dać troszkę bardziej do pionu i bagażnik robi się większy. Można też podłogę dać w pozycję niższą i wtedy mamy też taki większą przestrzeń w jednym kawałku, jak ja to mówię. Do tego bardzo fajnie składana tutaj półeczka. Tutaj zrobię przebitkę, jak Marek mi to pokazywał. No i sprawdzimy jeszcze szybciutko prześwit. Zobaczymy, jaki prześwit ma nowe Niro, bo szczerze nie pamiętam, czy kiedyś go mierzyłem. Niro, wygodny samochód ze sporym prześwitem, tak bym go określił, ale jeśli chcecie w centymetrach, no to mamy tutaj jakieś 16 cm prześwitu. Co fajnego w nowym Niro i coś, co powinno być w każdym elektryku? Fajnie, że w końcu to auto dorobiło się franka. Jeszcze pokażę Wam go. Teleskopy, nie trzeba jak w starym Niro dokupić. Tutaj jest to w standardzie. A z przodu kable. No po co grzebać w bagażniku pod walizkami, jeśli można mieć to wszystko z przodu. A teraz jeszcze Wam pokażę, jak zrobić, żeby wymienić wycieraczki w takim samochodzie. Bo to nie jest takie proste. Jak widzicie, mamy teraz je przygotowane do wymiany. One oryginalnie nie dadzą się podnieść. Trzeba wejść w procedurę serwisową wymiany wycieraczek. Robi się to bardzo prosto. Musimy włączyć zapłon, wyłączyć zapłon i przez 2 sekundy przytrzymujemy tutaj wajchę w dół i tym sposobem wycieraczki wchodzą w pozycję do wymiany. A dzięki temu, że mamy nowego partnera odcinka, czyli Visa, będę w stanie zaraz Wam zaprezentować nowe wycieraczki. Znaczy nowe będą dla Was, bo ja używam ich od wielu miesięcy. Jestem z nich bardzo zadowolony. A teraz jako podziękowanie za przybycie na Zakopane Test, Marek od Visa takie wycieraczki otrzyma. Wczoraj przyszła do mnie przesyłka od Visa i zaraz Wam pokażę, o co to chodzi. Mamy tutaj trzy wycieraczki, czyli mamy Synergy, to jest taka podstawowa wersja, mamy Multisety i najwyżej pozycjonowane Aquateki. Wycieraczki są we wszelkich możliwych długościach, tak żeby do każdego auta dopasować. Ja teraz wyciągnąłem tylko trzy, żeby Wam pokazać. Ale najciekawsze, co jest, to mamy tą wersję Multiset, czyli mamy to. To są wycieraczki, które prasują do 99, albo zaryzykuję 99,9% samochodów, które jeżdżą po Polsce. A to dzięki temu, że wycieraczka jest jedna uniwersalna, a tutaj mamy tyle rodzajów przejściówek. Także pasują do Anglików, pasują do nowych Audi, no pasują praktycznie do wszystkiego. Jako, że używam tego od wielu miesięcy, mogę Wam to z czystym sumieniem polecić. I teraz co? Jak mamy wycieraczki już w tym serwisowym trybie, no to najprościej jak to zrobić? Możemy sobie teraz spokojnie odgiąć. Jak wymieniamy wycieraczki tego typu? Tutaj jest taka zapadka. Wysuwamy delikatnie i powinno nam to zaraz wyjść. Najważniejsze, uważać, żeby nam to nie szczeliło w szybę, więc trzeba być ostrożnym. No i teraz będziemy montować drugą wycieraczkę. Ja to robię nie pierwszy raz, ale pierwszy raz na nie swoim aucie. Wsuwamy, zaczaskujemy. A, wcześniej powinienem oczywiście, że tą osłonkę zdjąć. No i teraz zobaczymy, jak to się prezentuje na samochodzie Marka. Jak oceniasz oryginał versus Visa? Bardzo mi się podoba. Jest bardzo fajne. W sumie wygląda podobnie, no, nawet nie wiem, czy nie ładniejsza. Jak zawsze przypominam, że w przypadku wycieraczek najważniejsze to odtłuszczona szyba. Jak będziecie takie wycieraczki montować nowe, to wymyjcie porządnym płynem szybę, bo kurczę, jak jest tłusta szyba, to i żadna wycieraczka nie da rady. No i spróbujemy tutaj przemazać. No myślę, że różnica jest zasadnicza.
Chodź, Marku, sam zdecydujesz. No. Ja siądę jako pasażer, a ty przemarzysz szybę. I zobaczymy. Zobaczymy, czy Marek zobaczy różnicę. Zwróć uwagę tutaj na tą wycieraczkę. Tą i tą. Tak. No widzę, widzę. No jest różnica. Chociaż specjalistą nie jestem, ale wydaje mi się, że jest, robi robotę. Że robi robotę naprawdę dobrą. Tutaj nie są stare wycieraczki, bał to nie jest stare, ale jak ta wycieraczka tu dojeżdża, to zostawia takie maziaje, po czym ta nowa odwidzę wszystko zmazuje. No i pierwsze metry za mną. Ja z godzinkę temu tą samą trasę pokonywałem naszym starym Niro. I coś, co mi się wrzuca w oczy od razu, to bardziej miękkie zawieszenie. I z gatunku, co powinno mieć auto, powinno mieć podgrzewane fotele i podgrzewaną kierownicę. I tutaj to oczywiście mamy 3-stopniowo fotele, 1-stopniowo kierownicę. Mamy też zapewne fajne LED-owe światła i mamy aktywny tempomat. Dobrze opowiadam, Marku? Tak, tak. No wszystko jest. Znaczy, aktywny tempomat, LED-owe światła, jeżeli chodzi o same światła, uważam, że trochę są słabe. One nie są takie silne. Natomiast zmienić tego chyba się nie da, bo to jest lampa, która kosztuje około 8000 zł, więc no nie wiem, tam żarówek się nie wymienia, to chyba idzie całość. Czy troszkę one inaczej świecą niż w starym Niro, natomiast no, nie robiłem porównań w nocy jednego i drugiego, więc trudno mi się to wypowiedzieć. Macie tu opinię użytkownika. Użytkownik mówi, że mogłyby świecić lepiej, jeśli chodzi o LEDy. No, ja mam to swój wiek, no więc być może dlatego takie mocniejsze światła byłyby lepsze dla mnie. No zdecydowanie każdy musi dobrać auto pod siebie, a jeśli mamy dużo opinii, wielu użytkowników, no to możemy coś z tego dla siebie zawsze wywnioskować. No i pytanie pierwsze do ciebie, Marku. Jak to się stało, że emeryt jeździ elektrykiem? Bo w Polsce to emeryci to się kojarzą z takimi, co tam oglądają telewizję, nie bardzo już są aktywni, a ty jesteś takim przeciwieństwem chyba polskiego emeryta, gdzie jeszcze byłeś zdolny przesiąść się i zrobić tak dużą zmianę. Nie było trudno? No właśnie opowiedz tą historię, jak się zaczęło, że dzisiaj siedzimy w elektrycznym samochodzie? Znaczy, u mnie to się zaczęło właściwie nie od samochodu, tylko od fotowoltaiki, bo ja sobie założyłem tą fotowoltaikę. Mam duży dom, no i było miejsce, mogłem sobie tam naprawdę tych paneli ponakładać odpowiednio dużo i no tam 10 kilowatopików chyba to tak się nazywa. No i później zacząłem się zastanawiać, co właściwie z tym dalej, no bo mając tę fotowoltaikę, mając zabezpieczone prąd w domu, no to pomyślałem sobie, że może w tej sytuacji warto kupić jakiś samochód, no, który by to jakoś wykorzystał. No i tak się zastanawiałem, bo tutaj ciągle się mówi o pluginach, które mają tą możliwość, żeby ładować samochód, no ale to jest tylko jednak kłopot, dlatego że no, to tylko w domu, natomiast później jak się jedzie na dłuższe dystanse, no to jest problem, no bo trzeba... Mały ten zasięg mają, no. No trzeba ładować, trzeba benzynę niestety lać później, tak czy inaczej. No i stwierdziłem, że biorąc pod uwagę brak skomplikowania samochodu elektrycznego wbrew pozorom, jest to prosta konstrukcja, bo jest silnik, bateria, no i układ elektroniczny, którym steruje i to właściwie wszystko, no to w gruncie rzeczy jest to proste. Wobec tego wymyśliłem sobie, że trzeba kupić samochód, który by się nadawał, znaczy miałby na tyle duży dystans, żeby można było pokonać te 400-500 km, prawie, no tyle koło tego, no i zgodnie z twoimi radami, Michale, wymyśliłem sobie. Czyli naoglądałeś się moich testów w Niro, nie tak jest, Niro, dokładnie, tą starą wersję zamówiłem sobie, no bo jeszcze mnie tam w miarę było stać na to. No i czekałem dość długo, no i czekałem chyba z 9 miesięcy. Czyli już kupowałeś troszkę później, bo jak myśmy kupowali, tak, to na stoku stało kilkadziesiąt samochodów, można było kolor sobie wybierać, a samochód za tydzień przyjeżdżał do dealera. Ja już późno i to było moje szczęście w tym sensie, że... Szczęście w nieszczęściu. Tak, jest, dokładnie. No i po prostu okazało się, że nagle pan Maciek z Kini Wadowscy stwierdził, że on może zaoferować w tej samej cenie Kia e-Niro, czyli nie Niro, znaczy właśnie, przepraszam, Kia e-Niro EV, czyli tą właśnie nową wersję. To był jeszcze wtedy rok 2022. Wtedy produkowali chyba z początkiem tego roku jeszcze stare wersje, później zaczęli produkować te nowe.
No i już załapałem się tamtą nową, bo starych już przestali, po prostu wykupili, wysprzedali wszystko, nic nie było. Wobec tego, no ale zakładając, że umowa była taka, jaka była, jeszcze było wtedy gwarancja ceny, to w ramach tej samej ceny mogłem kupić tę nową wersję i zamówiłem starą wersję XL, a tą dali mi tutaj, to nie jest XL, no bo tutaj nie ma wszystkiego tak jak w tamtej nowej wersji XL. Natomiast praktycznie wszystko to, co było w starej wersji, mam w tej nowej. Tak, bo te wersje nie pokrywały się ze sobą. Nie. Nowsza wersja XL to było takie większe, to było takie XXL w stosunku do starej wersji. Dokładnie, dokładnie. Bo na przykład stara wersja nigdy nie miała elektrycznie podnoszonej klapy, a nowa XL-ka już chyba miała. No tego, więc jak odbierałem ten samochód, to powiedzieli mi, że jest to wersja L z dodatkami. Natomiast co do samego gniazdka tutaj z tyłu, bo jest tutaj gniazdko 220 V, 230, 220 nawet. Niestety ono ma ograniczenie do 200 W. No właśnie, tylko. To przeciekawe, bo ja byłem przekonany, że nowe Niro ma 3-6 kW już zawsze, a zrobiło się, że nie zawsze. No, czy w te gniazdko wewnętrzne. Nie wiem, jak gdyby kupić takie urządzenie, które tam się podłącza z przodu, nie wiem, czy to by dodziałało. Podejrzewam, żeby nie działało, bo chyba nic mi na ten temat nie mówili. Ale tutaj 220 V działa, czyli lodówkę taką samochodową można podłączyć na 220 V bez problemu. Jakąś bardzo słabą wiatarkę, no 300-watową wiatarkę próbowałem, zakręciła kilka razy i zatrzymało się, przestało działać. Musiałem później poczekać chwilę, zanim się to uruchomiło od nowa. Jest jakaś blokada, która zatrzymuje to. Dobra, to finalnie tak Cię podpytam, jeśli mogę. Ile ta nowa Niro EV w wersji L Cię kosztowała? Jak to? No nie ma problemu, to jest dość prosta sprawa. Mianowicie ja miałem fakturę na starą wersję 173 tysiące. No i w tej samej cenie kupiłem, z tym, że zwrócili mi po miesiącu ciężkich boi, jak zawsze w takich sytuacjach, ponieważ nie mam karty dużej rodziny, to 18 750 zł. Czyli wyszło mi finalnie 155 tysięcy. 155 tysięcy za no naprawdę za samochód. Fajny samochód z dobrym zasięgiem. No myślę, że na tamten moment, znaczy na dzień dzisiejszy nawet, to jest chyba największy zasięg za te pieniądze, tak bym sądził. No ja też tak uważam. Nie wiem, czy nawet teraz, no teraz to w ogóle jest inna sytuacja. Teraz ten samochód w wersji L kosztuje ponad 200 tysięcy bodaj, jeżeli się coś nie zmieniło. Czyli kupiłeś Kiję, pojeździłeś, dzisiaj byś ją na pewno drożej sprzedał niż Cię kosztowała. Czyli finalnie niezły deal to był. No właśnie, po tych 20 tysiącach kilometrów, jak jesteś zadowolony z tego auta? Kupiłbyś go jeszcze raz, czy już byś coś inaczej może zrobił? Znaczy jedyną bolączką tego samochodu, znaczy bolączką, to zdawałem sobie z tego sprawę, że tak będzie, jest to, że on się niezbyt szybko ładuje. No rzeczywiście w stosunku do tych nowych wersji modeli Kii, które się ładują zdecydowanie szybciej, zresztą sam wiesz, Michale, jak to jest, bo sam testowałeś, to widziałeś, to ta wersja się ładuje wolniej, ale do 80 kW no, to daje się tam dociągnąć. Przez, nie wiem, 20 minut, pół godziny. To tak, ale w gruncie rzeczy, jak się jedzie w ten sposób, że ma się dość mocno rozładowany samochód i później się ładuje, to 80 kW przy tej ładowarce setce można uzyskać i bodaj do 80% w 40 minut jestem w stanie naładować ten samochód. Tak Ci tu trochę wejdę w słowo, ale nagrałem kiedyś całą krzywą ładowania, całe ładowanie nagrałem, także może tu podlinkuję pod tym filmem, jakby chciał sobie ktoś zobaczyć, jak nowe Niro się ładuje, no to będzie mu po prostu wejść na ten film i będzie widział, gdzie, przy jakich procentach jest spadek prędkości ładowania, bo taki film kiedyś popełniłem. Dobra, czyli z minusów to nie za szybkie ładowanie. No ale to jest taki minus, który wziąłem pod uwagę już wcześniej przy zakupie. A czy w praktyce gdzieś odczułeś, że to auto mogłoby się szybciej ładować? Byłeś w jakiejś trasie i faktycznie odczułeś, że no musisz czekać, aż ono się naładuje, no bo to wszystko zależy od stylu jazdy, nie? No to każdy ma troszkę inaczej. Prawdę mówiąc, nie mam takiej sytuacji, nie miałem takiej sytuacji. Ja nie dużo jeżdżę samochodem długich dystansów, bo zazwyczaj używam go w mieście, ale mam kilka takich miejsc, a w szczególności jeżdżę do Puszczy Noteckiej, to jest kawał drogi, bo to jest około 550 km od Krakowa, a mieszkam w Krakowie.
No to ładuje się, ładowałem się tylko raz. Po 200 kilometrach mniej więcej, jadąc A4 w kierunku Wrocławia, ładowałem się tylko raz i później po tym naładowaniu dojeżdżałem do końca. No to czyli jedno ładowanie wystarczało. Ale ostatnio jak wracałem z tej Puszczy Noteckiej, wracałem do Krakowa, to stwierdziłem, że szybciej mi przyszło, jak ładowałem się dwa razy, tylko szybciej. Mhm. Po prostu dwa razy i tak w sumie staje, najczęściej dwa razy, przynajmniej dwa razy staje, więc akurat tak się złożyło, że znalazłem ładowarkę w odpowiednim miejscu za pierwszym razem wracając i później 200 km od Krakowa. Ionity ma bardzo fajne miejsce tam przy w takiej odległości 200 km od Krakowa i są cztery stanowiska i to takiej szybkiej ładowarki. Rzeczywiście to bardzo ładnie mi się szybko ładowało. Także no nie byłem w stanie zjeść niczego tak specjalnie, bo po prostu już miałem tam informację, że do 80% tak sobie ładuje samochód. Już mi tam dzwoniło, że trzeba się zbierać. Czyli generalnie jak się jeździ tak rozsądnie, bo ja tak nazywam jazdę z przystankami, to czy byś jechał autem spalinowym czy elektrycznym, no to i tak byś się dwa razy zatrzymał, jeśli jesteś na tyle ogarnięty, że potrafisz sobie zaplanować te przystanki razem z ładowaniem, no to myślę, że tragedii nie ma. Nie, bardzo dobrze, bo miałem 550 km i przejechałem to w sumie z przystankami w 6,5 godziny. 6,5 godziny. A jaki czas robiłeś innymi autami? Bo wcześniej na pewno jakimś jeździłeś tam? No jeździłem Peugeotem 407 SW, taka wersja diesel kombi. No to dało się szybciej jechać, no, ale tam łamiąc przepisy. Natomiast jak się tych przepisów nie łamie, to generalnie 120 na godzinę tym samochodem mogę jeździć i tym dieslem też tak jeździłem. W gruncie rzeczy nie jeździłem szybciej. Wydaje mi się, że no miałem może rekord większy, nie tam dieslu, to wiadomo, że jak się chcesz szybciej jechać, no na rekord to się da, no ale, ale to był, tam się praktycznie nie musiałem w ogóle ładować, nie musiałem tankować, bo po prostu tam był zasięg do 1000 km. No ale to jest oczywiste. Natomiast jak się chce sensownie odpocząć, no to trzeba po prostu jechać, zatrzymać się. No jak będzie ta ładowarka w odpowiednim miejscu, to będzie to wszystko idealnie rozwiązane. No i nawet tu musimy to tak, żeby z wykrzyknikiem, musi być w odpowiednim miejscu ładowarka i to jest coś, co jest kluczem do sukcesu, żeby ta podróż przebiegała miło, sprawnie i przyjemnie i szybko, no bo jadąc tak rozsądnie, nie na rekord, to myślę, że to są podobne czasy przejazdu. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz. Zgadzam się całkowicie. Uważam, że trzeba się zatrzymać, szczególnie teraz, kiedy jako emeryt, bo ciągle tutaj podkreślam, że jestem tym emerytem, bo jestem faktycznie, to po prostu trzeba się zatrzymać, no po prostu choćby ze fizjologicznych powodów, a nie mówiąc o tym, że trzeba to odpocząć i tak dalej. To jest oczywiste. Szczególnie jak się jedzie właśnie takie długie trasy. No ale już tym samochodem nie mogę powiedzieć, naprawdę nie czuję się zmęczony. Po przejechaniu tych kilkuset kilometrów nie miałem żadnych problemów. Bardzo, bardzo fajnie się nim jeździ. Ta wersja mi odpowiada. Nie zamieniłbym prawdopodobnie na żadną Teslę. Chociaż nawet tutaj kilka osób mówiło, że to jest świetny samochód. Wiem, że jest świetny. Ta trójka na przykład. No ale tutaj trójka ma kilka wad, które mi się z kolei nie podobają. Tam kwestia bagażnika. Wolałbym mieć tak jak tutaj. Jest to dla mnie optymalne rozwiązanie, ten samochód, bo jest na miasto i jest na trasę. No zdecydowanie, każdy musi dobrać pod siebie, bo choćby w Tesli prawdopodobnie miałbyś problem z trochę za twardym zawieszeniem, bo nawet mi lubiącemu troszkę twardsze zawieszenia się ta Tesla nie podoba, bo jest po prostu za sztywna jak dla mnie. Troszkę, chociaż Tesla też poszła po rozum do głowy i te nowe modele, zwłaszcza z tymi mniejszymi bateriami, są już dużo bardziej komfortowe niż kiedyś. Kiedyś Tesle były bardzo sztywne. No, każdy musi znaleźć swoje miejsce w swoim aucie, nie? I myślę, że znalazłeś. Minus, o którym wiedziałeś, czyli za wolne ładowanie, okazuje się nie być jakimś wielkim minusem, a czy jakieś plusy? Bo już mówiłeś o mniejszym zmęczeniu i w ogóle małym zmęczeniu po takiej jeździe. Czy jakieś jeszcze plusy po tych 20 tysiącach? Znaczy plusów jest dużo tutaj na pewno, bo ja przesiadłem się z samochodu diesla, który nie miał praktycznie żadnej automatyki, a tutaj no ten tempomat wersji aktywnej to jest fajna sprawa. Mam porównanie kolegę, który ma samochód Peugeota
podejść 208 w takiej naprawdę full wypasionej wersji i na przykład kwestia tych próby śledzenia toru jazdy w przypadku tego samochodu jest, jak mówił kolega, to już nie moje zdanie, zresztą też Michał, pozdrawiam Michale. Pozdrawiamy. Że tutaj bardzo dobrze to prowadzi sam. Znaczy jak się go włączy, bo ja akurat nie mam włączonych tempomatów. W tym momencie włączyłem jednym guziczkiem, także bardzo ładnie to działa. No to jest też fajne, że tutaj jedno przyciśnięcie i mamy tempomacik. Tempomat jest kierunek jazdy ustawiony też. Drugi guziczek, to dwa guziczki praktycznie. No to jest zdecydowany plus, jak to jest wszystko na kierownicy i nie trzeba tego gdzieś szukać po menu. Tak powinno być w każdym aucie, a choćby na przykład w takich Volkswagenach. Trzeba to przeklikać przez menu główne, no i to już nie jest fajne, bo w czasie jazdy to powinniśmy patrzeć na drogę, a nie w menu samochodu. Także tutaj zdecydowanie no i nie ma plus. Tych przycisków sensorycznych, tylko mechaniczne, znaczy one tam po prostu naciska się jakoś guziczek i to czuć i po prostu jest guzik. No zdecydowanie. I to też jest wygodniejsze, przynajmniej dla mnie. No, a może dlatego, że jestem trochę starszy, już od taki bardziej przyzwyczajony do tego typu przycisków, ale to jest dobre. No, szkoda, że tutaj na dole zabrakło przycisków, tylko już mamy ekrany. Jak się do tego przyzwyczaiłeś, patentu, że radio jest tą samą pokrętłem, co tak, grzanie foteli? To znaczy, to jest tak. No, grzanie foteli to tutaj w ogóle znaczy, są wszystkie osobno. Radio to samo, co ogrzewanie. Ogrzewanie, tak. Mhm. No więc jeżeli chodzi o klimatyzację, to ja zrobiłem patent taki, który można sobie ustawić w menu. Mhm. Mianowicie, jeżeli się przełączy tylko na ogrzewanie, to się to tak ustawi i można sobie wtedy klikać to ogrzewanie, ale to tylko wtedy, kiedy to się chce zrobić. Natomiast później to się przełącza na standardowe ustawienie nawigacji, tam audio, radio i tak dalej. Czyli de facto używam tego ustawienia, a to używam bardzo rzadko. Mhm. Czyli masz zawsze wtedy. W standardzie cię przełącza na radio, a jak chcesz coś pomieszać z ogrzewaniem, to musisz nacisnąć. No, tak, tak. To jest bardziej intuicyjne, bo wiesz, że zawsze masz tą samą kolejność, a gdy to zostaje na poprzedniej pozycji, to wtedy nigdy nie wiesz, na której zostało, patrzysz na drogę i zawsze kręcisz źle. No to właśnie no, tutaj jest tak, że przy ustawieniu defaultowym, znaczy takim ustawieniu, jakie było w samochodzie, to było tak, że trzeba było sobie to zmieniać. Ale to okazało się, że menu jest takie, które pozwala na to, żeby to zrobić w ten sposób, żeby się to samo przełączało później w automatyczny sposób. Może nawet pokażemy to przy okazji, jak to się robi, a robi się to bardzo prosto. Wystarczy, że tu przytrzymamy sobie dłużej, z tego co pamiętam, i on się teraz pyta, czy mamy mieć na stałe radio, czy na stałe klimatyzację, czy wyłączoną tą funkcję. Standardowo przechodzi na wyłączonej, a tutaj Marek chce mieć na stałe obsługę radia, więc wybrał system infotainment i już ma zawsze domyślnie, po chwili nam wraca do ustawień radia. No i tym sposobem można sobie poradzić z tym, według mnie, niezbyt przemyślanym patentem. Czyli jak mówiłeś, zaczęło się od fotowoltaiki, a potem stwierdziłeś, no po co tankować, jak prąd jest, nie? No więc właśnie, no ponieważ miałem rezerwę mocy w tym fotowoltaice, no to mogę ładować w domu. No i ponieważ miałem trzy fazy, no musiałem je zrobić wcześniej, to wiadomo, bo jednak przy takiej mocy potrzebna jest prąd trójfazowy, miałem wcześniej jednofazówkę. No to jak to przerobiłem w odpowiednim momencie, no to się okazało, że mogę właściwie spokojnie sobie podłączyć Zenkara, zresztą tak jak ty. Od Rafała Zewstona, którego tu pozdrawiamy. Też tak dokładnie było. No i mam Zenkara podwieszonego na ścianie i jakbym musiał, no to od biedy mogę go ściągnąć i jechać sobie gdzieś tam do kolegi, który ma trójfazówkę i będzie się szybciej ładowało wtedy. No i takie urządzonko za tam, no nie wiem ile dzisiaj kosztuje, ale 1000 z hakiem pozwala nam takie auto przez noc naładować do pełna i to przez taką krótką noc nawet. No z tym, że wiem, że ty masz około 6 godzin. Tak, no ty masz tam te rozwiązania dużo lepsze teraz od czasu, kiedy oglądałem, to było dawno, to były Zenkary, a teraz już są specjalne no urządzenia. No teraz funkcjonuje na Wattpilocie i Smart Meterze i dzięki temu no przez cały taki okres letni, aż myślę do października, no to głównie będę się ładował ze słońca, czyli ładuje się auto tylko wtedy, jak słońce świeci, jak zajdzie chmurka, no to moc ładowania spada. Tam nawet do kilowata, to wszystko mogę oczywiście poustawiać. No i tym sposobem zwiększam sobie autokonsumpcję. Tak, to jest, dlatego, to jest że fajne. U mnie było wiecznie mało prądu i mi zależało, żeby nie tracić tych 20% na wysyłaniu i odbieraniu z sieci. Więc ile się da, to ładuję no prosto
prosto ze słońca. No ja z Zenkarem sobie podobnie radzę, znaczy to nie tak do końca, bo muszę ładować, jak jest ładne, jak dzisiaj na przykład teraz słoneczko, no to sobie w dzień mam trochę czasu, w końcu mogę sobie podłączyć samochód wtedy, kiedy właśnie jest słońce i wtedy też mi się ładuje już bezpośrednio. Jakby pośrednio oczywiście poprzez cały system, ale generalnie podnoszę wtedy autokonsumpcję zdecydowanie. No i popatrzcie, gdzie mamy takie pojazdy, że można na własnym dachu produkować do nich paliwo, gdzie można bez zmęczenia przejechać 550 km. No, stare technologie nam tego nie dają, czego dają nam nowe. A jak to jest, że to, nie wiem, ja tak słyszałem, że z wiekiem to ludzie coraz bardziej boją się zmian. Jak tobie ta zmiana przeszła? Więc ja nie wiesz, no ja jestem w końcu po fizyce, znam się trochę na tych sprawach z grubsza. Pracowałem jako informatyk w takiej instytucji. Także mam pojęcie o tym. Być może, że są osoby, które no, za pierwszym razem jak się rzucą na taką wodę, no to wtedy może się podtopią, ale po jakimś czasie wypłyną, więc po prostu trzeba się pouczyć, dowiedzieć się kilku rzeczy, wiedzieć, co to jest moc, co jest prąd, napięcie i takie rzeczy, no to warto wiedzieć, bo to się przydaje. Natomiast no, w gruncie rzeczy osoba, która nawet nie ma o tym pojęcia, to no, po prostu się może coś zapytać, jak nie wie i tak dalej. No, zresztą widziałem wiele osób, które podjeżdżały do ładowarek i pytały się tam innych osób, jakieś panie najczęściej, bo to mężczyźni mają jakiś większy zapał do tego, żeby się dowiedzieć, jak to działa, a kobiety może bardziej praktycznie. No, myślę, żeby tak to skwitować, ja przynajmniej tak to bym podsumował, że tutaj kluczem do braku lęku jest wiedza. No bo jak ktoś nic nie wie, to się boi, a jak się boi, to zazwyczaj hejtuje i opowiada jakieś głupoty o tych autach elektrycznych, że to się nie da jechać, że to nie wiadomo, ile tam się ładował, ile czasu zmarnował. Ostatnio taki materiał szeroko poszedł w internecie, jak ktoś z Anglii jechał i ciągle miał problemy z ładowaniem, tylko nikt mu nie powiedział, żeby zainstalował aplikację Tesli. Teraz Tesla w całej Europie Zachodniej ma otwarte superchargery i po pierwsze by się nadawał pół taniej, po drugie szybciej, a po trzecie no, miałby nie jedną czy dwie ładowarki, gdzie tam coś nie działało, tylko miałby na przykład 20 stanowisk, nie? Okay. Czyli jedno mądre zdanie człowieka, który jeździł z elektrykiem, spowodowałoby, że on by skrócił tą podróż i miałby pół taniej, tylko nikt mu tego nie powiedział, nie? I tu jest problem, że ludzie nie wiedzą, a jak nie wiedzą, to mówią, to jest złe, to jest B, bo my się tego boimy. A boimy się, bo nie wiemy, kurczę. I popatrzcie, jest tu przykład Marka i się właśnie zastanawiałem, no jak on to zrobił, że nie bał się, bo z wiekiem przynajmniej ja tak mam, że coraz bardziej się boję zmian, ale zawsze wiedza, taka praktyczna wiedza, to jest klucz do sukcesu. Tak myślę, nie? Przegadałem trochę. Nie, no zgadza się, ja też tak uważam. To znaczy, wiedza to jest jedno, a druga ekonomia. No wiadomo, że tutaj człowiek też myśli o tym, żeby to, po pierwsze, samochód się nie psuł, a wiem, że te samochody, choćby po twoich testach i tam wcześniej kilku innych ludzi, którzy się tym zajmowali, te samochody mają to do siebie, że się rzadko psują, po prostu. Jedyne, co ciągle wszyscy mówią o tym, te baterie, no, że one będą padać i tak dalej, no to nie padają, a ciągle mam tutaj podgląd, bo mam tu takie urządzonko, które można sobie zainstalować i sprawdzać, jak wygląda degradacja baterii. Na razie mam cały czas po 2000 100%. No wiem, że nawet jakieś Niro twojego kolegi, jakiegoś bodaj, no nie pamiętam, czy kolegi, jakiś Niro po 100 tysiącach też miało 100%, czyli zero, degradacja była zerowa. Oczywiście to jest tak przymrużeniem oka troszkę, bo jak ja sobie to liczę, dystans raz zużycie, to tam w mojej Niro po 3 latach i 90 tysiącach ubyło 2 kWh, przy czym u mnie było na początku 66, a teraz mam 64. No tak. Czyli to generalnie to jest niezauważalne. No więc właśnie, to nie ma co się tego specjalnie bać. Te technologie są jednak już inne. No, można mieć zawsze pecha, ale to pecha można mieć ze wszystkim. No i
No, to... Może się zapalić, no wiemy o tym, że się palą te samochody, ale to... Ale jak się ktoś boi, że się palą samochody, no i szybko wsiada do elektryka, bo statystyki z rynków, na których da się robić statystykę, bo ja uważam, że w Polsce jak jest 10 przypadków na rok, to się nie da robić statystyki, bo to ktoś może zrobić jedno podpalenie, już statystyka 100% się nie zgadza. Ja słyszałem, o Niro nie słyszałem, żeby się paliły, natomiast słyszałem o jakichś Mercedesach albo BMW, to widziałem. Podobno w tamtym roku się spaliły dwa Citroeny Saxo, to są elektryki, które mają dzisiaj ponad 20 lat. No tak. Więc no, umówmy się, no, to jest problem jak wygrana w Totolotka. No, wszyscy grają, nie, nikogo nie znam, kto wygrał. I tak samo można, jak można wygrać w Totolotka, tak można mieć problem z baterią. No, no można mieć. Statystycznie kiedyś się to komuś zdarzy, ale to no, taki świat, no, wszystko gdzieś się tam może zdarzyć. Natomiast przekaz i histeria medialna jest teraz taka, no bo na tym się dobrze zarabia, to się dobrze klika, że te auta się palą. No, kogo interesuje paląca się spalinówka? No, spalinówka pali się średnio w Polsce co godzinę, to nikogo to nie interesuje. No. Natomiast jak elektryk się spali raz na miesiąc, no to jest wielki news i wszyscy o tym opowiadają. A z rynków takich dojrzałych wychodzi, że 10-20 razy rzadziej palą się auta elektryczne na przejechany kilometr, czy na ilość zarejestrowanych tych samochodów, licząc tam na 100 tysięcy samochodów, no to trzeba robić na rynkach dużych, tam gdzie te auta funkcjonują od wielu lat i gdzie jest ich miliony, a nie parę tysięcy. No teraz w Polsce podobno 40 tysięcy aut elektrycznych jest, więc to... No to ja się nie boję, na razie przynajmniej, póki co. Mam garaż, w końcu w garażu trzymam samochód i gdybym naprawdę się bał tego, to bym po prostu tego nie robił. Nie trzymałbym samochodu w garażu, tylko poza garażem. No bo garaż jest połączony z domem w moim przypadku akurat, także to nie liczę na to, że tak się zdarzy, no bo się zdarzyć może wszystko. No ale to dokładnie ta sama technologia baterii mieszka w naszych kieszeniach od co najmniej 20 lat, bo każdy telefon ma na dzień dzisiejszy litowo-jonową baterię. To się tam dokładnie to samo może podziać. Tam może być jakiś błąd przy produkcji, może zrobić się wewnętrzne jakieś zwarcie i może coś się złego stać. I jakoś telefonów się nikt nie boi, a aut się nagle wszyscy zaczęli bać, bo to jakoś niby coś się strasznego dzieje. Też taki błąd jest myślowy, że jak ta taka mała bateria od telefonu, jak się ją przebije, zresztą na własne oczy widziałem takie coś, przez przypadek ktoś przegrzał taką baterię, rozklejając telefon, ona była naładowana, czego nie powinno się robić, zapomniał i przegrzał. No i na moich oczach to, nie mi się to stało na szczęście, natomiast ja byłem metod tego wydarzenia. No to faktycznie wydarzenie nie jest zbyt fajne, ale to nie był po pierwsze żaden wybuch. Całe te baterie są tak robione, żeby to nie był wybuch, tylko żeby były odpowietrzniki, żeby tam się nic takiego nie stało. Będą takie jet flames, czyli takie faktycznie płomienie ognia, jeśli te gazy się zapalą, to takie coś może być. Natomiast to nie jest tak, że wszystkie te ogniwka w tej dużej baterii pod autem naraz się tam się coś dzieje. To jest reakcja łańcuchowa, bo samo ogniwo to kilka minut i jest po wszystkim. Natomiast tutaj no, to postępuje i nie ma to formy jakiegoś wybuchu. I jak patrząc na statystyki suche, no tak się paliło jakieś parkingi, to większym zagrożeniem były auta spalinowe i paliwo, które się rozlewało i po okolicy i podpalało wszystko dookoła, niż auta elektryczne. Dobra, więc nie ma się co bać, macie tu na pokładzie fizyka i się nie boi. Ja używam telefonów komórkowych i różnych sprzętów od wielu lat, też się nie boję, chociaż były takie telefony, które miały problem, no ale jak się takie coś zdarzy, to producenci to wycofują. Dobra, ja muszę zanurkować szybciutko, bo jesteśmy w tunelu, zrobimy pomiary głośności i to jest coś, czego na pewno nie było jeszcze w nowym Niro na Zakopane teście. Jak możesz, to staraj się tam jechać stówką. 100, tak? 100, no to nawet jedziemy. Jedno 104 to było tam, bo to jest 100, prawdziwe 100 to jest 104 w tym momencie. Dobra, więc jedziemy 104, czyli naprawdę 100. No i co my tu mamy? Mamy tu okolice 69 decybeli, jeśli nie przejeżdżamy akurat przez łączenie na asfalcie. Także nie jest to najcichszy samochód na Zakopane test, natomiast subiektywnie ja go akustycznie bardzo lubię. Znaczy to dużo zależy od opon, jakie są, bo to... No i od asfaltu. Ja zauważyłem, że na przykład są niektóre wersje asfaltu, gdy jak się wjeżdża, to się zdecydowanie nie słyszy tych opon, a tutaj naprawdę hałasują opony przede wszystkim. Tak, tak. Tutaj coś, co można by poprawić i może kiedyś w swoim aucie, jak mi się zechce, to poprawię, to wyciszenie nad
okoli i to myślę, że zrobiło dużą robotę, bo tutaj fakt, jak się wjedzie jakiś fajny asfalt, to, to jest totalna cisza w tym samochodzie. Więc tutaj, jeśli coś miałbym zarzucić konstruktorom, to wyciszenie nadkul zdecydowanie. Na to, jak w aucie jest, ma znaczenie, tak jak mówiłeś, asfalt, ale ma też znaczenie wiatr, pogoda, wszystko. I dlatego też robimy pomiary w tunelu, bo w tunelu wydaje mi się, że mamy najbardziej stabilne warunki. Tak sobie to wymyśliłem, żeby mierzyć wszystkie auta w tym samym miejscu i robić to w miejscu, gdzie pogoda nam nie psuje wyników. Z ciekawości zobaczymy, ile jeszcze jest tutaj. I my powolutku dojeżdżamy do Rabki, zaraz będziemy w Chabówce. Po 44 minutach i 55 km mamy 16,8 kWh na 100 zużycie. Pogoda zrobiła się na fajna, w ostatnich dniach lało, może nawet będzie widać Tatra. Czy już było widać, ale tak marnie. Myślę, że będzie zaraz je widać troszkę lepiej. A co ja chciałem powiedzieć? Właśnie, drodzy widzowie, pamiętajcie, w opisie zawsze i w komentarzu przypiętym będą od teraz kody rabatowe do różnych firm, które tutaj są partnerami odcinka. Także jeśli chcecie skorzystać, jak potrzebujecie koszulki do firmy, to od eShirt.pl już jest tam dedykowany kod rabatowy. Planujemy też z eShirt.pl taką koszulkę dla fanów Zakopane Testu. No mam nadzieję, że uda się to zrealizować, zanim ten odcinek zostanie opublikowany. Także będę wdzięczny, jeśli tam klikniecie, tak żeby partnerzy odcinka wiedzieli, że warto pokazywać się tutaj u nas na kanale. To już wiemy, że ładujesz się w domu. Jak jedziesz trasę, no to ładujesz się choćby na Unity, czy pewnie na Greenwayu. Tak. Ale ja Cię jeszcze spotkałem u nas w Skawinie. Tak, tak, rzeczywiście. Tak się złożyło, że niedawno otwarli tam u Was tę ładowarkę. Kaufland tam zrobił, znaczy jest, rozumiem, że przy domu towarowym Kauflanda jest właśnie taka ładowarka i darmowa, co ciekawe, jeszcze, nie wiem jak długo. Na początku miała nawet dużą prędkość, bo tam bodaj 50 kW można było uzyskać, no teraz już jest tylko 20, no ale to chyba i tak zawsze coś. Chyba będziesz musiał wyprzedzić tego, bo za chwilę to będziemy chrypieć. To zwrotek, tak? No niestety, wiem, jedzie taki, co... No to mamy szansę to zrobić teraz. Przed zakrętami. No to rzeczywiście daje szkoda. Bo choć tutaj nie jest zły filtr, no to jeśli jedzie już takie coś, co zostawia taką chmurę, to... To już trzeba uważać. To już trzeba uważać, bo za chwilę będziemy tutaj mieć chrypkę na pokładzie. No niestety takie... Nie bez filtrami właśnie, tutaj te filtry może by... A bo Ty coś mówiłeś o tych kiedyś, ja pamiętam, że jakimś jednym z odcinków była informacja... O filtrach HEPA. No tutaj ja na szczęście nie jestem taki wrażliwy, bo Ty jesteś bardziej... No miałem sam diesla, więc chociaż wszystko było w porządku tam, chyba nic z innym było z rury, ale no czuć to zawsze, to jest no, dla osób, które mają problemy z alergicznie, są, mają kłopoty, to jest niesamowity problem, po prostu zdaję sprawę. No ja to się nauczyłem, że obieg wewnętrzny to jest podstawowa funkcja samochodu. Jak z daleka już widzę, że ktoś zadymia, no to szybciutko muszę dawać obieg wewnętrzny i dlatego no osobiście teraz mamy taki filtr HEPA w Niro zamontowany. On nie jest tak rewelacyjny, bo jest po prostu mały. No, takie rewelacyjne filtry HEPA to są w Tesli Y choćby, czy w S-kach. No, tam jest tak, że nie poczujesz nic, nie? Absolutnie nie ma szans nic poczuć. Natomiast tutaj nie ma tragedii. Bym powiedział, że ten filtr tutaj zamontowany nie jest zły, to jest chyba jeszcze fabryczny, bo tutaj przegląd nowy nie jest fabryczny. Co 30 tysięcy, także... Na szczęście co 30, znaczy dla mnie na szczęście, bo nie wiem jak będę szukał wersji najtańszej, bo tutaj z tego co wiem bardzo, bardzo różne ceny są tych pierwszych przeglądów w różnych miejscach, natomiast no zobaczymy jak to będzie wyglądać. Natomiast ja używam wszystkich oryginalnych części, nie mam nic nowego jeszcze tutaj. Wszystko z zamówki. Wszystko z fabryki. Lampki wszystkie świecą, co mnie też zdziwiło, bo kiedyś jak miałem Peugeota, odbierałem nowego, to po, nie wiem, po 3-4 miesiącach okazało się, że kilka lampek nie świeci. Zwróciłem się do gwarancji tam, czy coś mi nie wymienią, no i tam niby coś mi tam wymienili, natomiast było marnie. A tutaj wszystko świeci jak należy. No powiem Ci więcej, no mój ma teraz już ponad 3 lata i też wszystko świeci. Żadna żarówka nie została wymieniona, więc da się to dobrze zrobić? Da się. Jak się chce, to się da. Koreańczycy robią to dobrze, jak widać. No i powolutku będziemy zbliżać się do rdzawki, więc będzie niedługo odczyt. I zapomniałbym o najważniejszym.
wracając do kosztów, ile kosztowało ubezpieczenie tego samochodu? Znaczy, jak go kupiłem, chyba jak kupowałem nowy samochód, to, no, to zaproponowano mi chyba jedną z najtańszych wersji, tam w Kia Wadowscy. 2700 bodaj zapłaciłem wtedy. O, jakiś kamień. No i to nie było zbyt dużo. Wydawało mi się to rozsądne, no i tak to zostało. Natomiast teraz przeszedłem na wersję, no wydaje mi się, w miarę tanią, bo skończył mi się rok, musiałem kupić nowe ubezpieczenie. No i szukałem, prawdę mówiąc, najtańszej wersji, tam oczywiście w jakimś rankomacie takim coś tam znalazłem, no ale to niestety dużo wyżej, 3,5 tysiąca teraz już to mnie kosztowało. Być może, że powinienem się zwrócić do tego twojego kolegi. No właśnie, który... i tutaj muszę ci polecić Benjamina, bo wiele lat się u niego ubezpieczam i wiele aut, które były na Zakopane teście, są już ubezpieczone u Benjamina. I myślę, że przy dzisiejszej wartości tego samochodu będziesz w stanie poprawić tą składkę. No jesteśmy przy Circle K w Rdzawce. Jaki wynik dzisiaj dowieźliśmy? Dowieźliśmy po 54 minutach 17,9 kWh i prawie 66 km za nami. No i popatrz, 32 km i 51 minut, a jedziemy nawet szybciej niż w tempie Google'a. No tak niestety w wakacje wygląda zazwyczaj Zakopianka. A tak wyglądają już przepiękne widoki po prawej stronie. Kolejny umysł ścisły na Zakopane testy, na teście. Umysły ścisłe zazwyczaj nie mają problemu z technologią. Jeżdżą elektrykami, taka jest moja obserwacja. Natomiast tak podpytam cię, no już wiemy, że jesteś fizykiem, wiemy, że jesteś emerytem, to czym się jeszcze zajmujesz? No, mam na tej emeryturze. Okazuje się, że emerytura jest najcięższym zajęciem, jakie można sobie wyobrazić, bo mam tak, mam córkę i mam syna, obu tam staram się pomagać, bo tam coś robią zawsze, więc albo maluję, albo hebluję, albo coś tam jeszcze dodatkowo, bo mają nowe mieszkania, więc tam trzeba pomagać, to coś tam ustawiać. Także to jest jedna sprawa, no a poza tym z kolegą zajmujemy się tak zwanymi siatkami geobotanicznymi. To jak w poszczególnych kwadratach jakieś parametry się zmieniają? Teoretycznie, to tak troszkę może żartobliwie powiem, ale taki grzybiarz, jak dostanie taką siatkę, to wie, gdzie ma iść na grzyby. Co by to był za Zakopane test, gdybyśmy nie stali w korku? Dzisiaj stoimy w korku do Szaflar. Google nam pokazuje plus 7 minut i czas dojazdu ciągle rośnie. No ale... Taka specyfika Zakopianki, a ja tylko przypomnę, że wynik zużycia, jaki dowieziemy do Zakopanego, to jest typowa jazda w trasie, a wynik z powrotem to jest typowy eco-driving, a średnia z tych dwóch wyjazdów to jest typowe codzienne jeżdżenie. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, czy tak to mniej więcej wychodzi. Myślę, że dowieziemy w okolicach 16 kWh do celu, może 17. Jakie zużycie miałeś z trasy, takie typowe dla Ciebie? No tak, jadąc w trasie, to rzeczywiście około 15 i 16 kWh na 100 km. No to popatrzcie, co mamy w nowym targu. 15,6, więc moja teoria, jak widzicie, nie jest teorią, to się sprawdza w praktyce. To jest bardzo dobry Zakopany test, bo się o aucie, ja przynajmniej dowiaduję wszystkiego, co chciałbym wiedzieć. Realny zasięg, jak to się sprawuje. Jak się tym jeździ? Mamy i serpentyny, i mamy dziurawe drogi. Mamy wszystko. Mamy i drogę szybkiego ruchu. Gdzie jest drugi taki odcinek, gdzie można tak auto wytestować? No, więc tutaj, jeżeli chodzi o samą trasę, to zdecydowanie jest trochę więcej zużycia, bo w mieście mam zdecydowanie lepiej. Tam 12-13. Jakoś tak, o 12-13. To znaczy, jak jeżdżę po mieście, z tym, że oczywiście jak się zatrzymam, no i tam sobie trzymam klimatyzację, no to mi się zwiększa, to nie ma dwóch zdań. Natomiast sama jazda to tak o 12-13 maksymalnie. No i popatrzcie, tutaj mamy, też odsyłam do mojego testu, chyba 63 kWh było dostępne, licząc od 100% do zera, nie licząc bufora. No to przy takim zużyciu 12-13, no to tu mamy jak nic 500 km zasięgu. No, tak, dokładnie. 50 km w godzinę 35, 15,6 zużycie. Widoczek, ostatnie kilometry przed nami. Na waszej 12 Giewoncik. Ja myślałem, że mam długo prawo jazdy, mam od 95 roku, ale powiedz Marku, od którego ty masz? No, jak sam policzyłeś, od 67 roku, 1900
67, no to straszny stary. Te stare prawo jazdy mi zabrali niestety. Musiałem je pociąć nawet przy oddawaniu. Także nie mam go niestety. No szkoda. Pamiątka by była fajna. Pamiątka przepiękna. Także Marek zdecydowanie nie jedno auto w życiu przerobił, a pomimo tego gdzieś się w elektryku odnalazł. Także będę powtarzał. Wiedza to klucz do sukcesu. Na 12 Kasprowy, a my drugi zjazd z ronda, czyli tak jak za tą Mazdą. Drogą na Bystrę, znakiem tego ostatnie kilometry przed nami, a w zasadzie to metry. Na rondzie pierwszy zjazd. 2 minuty 700 metrów nam Google pokazuje. Ja już tam patrzę, wynik będzie dzisiaj rewelacyjny. Wychodzi na to, że nowe Niro traktowane całkiem normalnie, bo dojechaliśmy w tempie Google'a latem, dowozi tu bardzo dobry wynik. Niestety zimą dowoziło jakiś gorszy, ale nie wiem dlaczego. Trudno mi to było wytłumaczyć. Poza tym, że ma wyższe obroty silnika, bo silnik ma mniejszy moment obrotowy. A dzisiaj, będzie dobry wynik, Dojechaliśmy. 16:08, jesteśmy u celu. Auto pokazuje prawie 98 km, czyli kilometr za mało. Godzina 48 i 16:01 zużycie. Rewelacyjny wynik. Jesteśmy oczywiście pod ładowarką Greenwaya. Tutaj się podłączymy i idziemy coś zjeść. I coś, co mi się bardzo podoba, to z przodu centralnie umieszczony port ładowania. Najprościej pod różne dziwne stacje podjeżdża się przodem. To jest najwygodniejsze według mnie. Ja już tu przyłożyłem według kartę. Według mnie, Michale, tak samo. Dokładnie, to jest idealne rozwiązanie. Idealne. No i zobaczymy, co nam tu pokaże. Obok ładuje się mini elektryczne, a my podpiliśmy się na CCS-a. A, jeszcze musimy procenty nagrać. Na ilu procentach dojechaliśmy? Dojechaliśmy na 53%. Zobaczymy, do jakiej mocy się rozpędzi przy tym poziomie naładowania i jaki czas ładowania nam pokaże. Kluczyk i pokazuje nam 27 minut do 80% na tej w sumie wolnej ładowarce, a z ciekawości możemy przestawić na 100% i popatrzmy, 100% pokazuje nam godzinę 18. Jak tam, Marku, pizza w La Playa ci smakowała? Pierwszy raz i zjadłem praktycznie całą, najedzony jestem niesamowicie. Powiedział, za dużo dla mnie nawet, mimo ciężko, tego, że mały nie jestem. Ciężko przejeść, a pizza najlepsza, jaką jadłem w Polsce. Także polecam tutaj, jak się ładujecie, to można i dobrze coś zjeść przy okazji. A my herbatka petarda. Herbatka zimowa petarda. No wchodzimy w okres taki, że będziemy herbatki zimowe, a nie zimne piwo bezalkoholowe. Także polecam herbatkę, a my zaraz pójdziemy sprawdzić, ile zjedzenie pizzy dzisiaj na szybko trwało. No i wracamy na jedzeni. Na pizzę czekaliśmy kilka minut, zjedliśmy też sprawnie. Jak szacujesz, ile czasu nam zeszło? No ja liczę 40 minut. Tak. 40 minut. Marek za długo już jeździ elektrykiem, więc Marek już umie liczyć czas. No ale zobaczymy. Subiektywnie trwało to krótko. No i sprawdzamy. W tym celu przykładamy kartę Greenwaya do czytnika i patrzymy. No i popatrz, Marku, 53 minuty. A kurczę. W tym czasie nam przybyło 26 kWh i mamy 90%, więc zatrzymujemy to ładowanie. No i co? Zegary, czyli info o jeździe, skasowało nam się samo. No to może zostawimy, a po naładowanie mamy tutaj. Czyli to, co startowaliśmy spod Jana, a tu jest ostatnich 9000 km. Więc co? Ruszamy w stronę Krakowa. No i popatrzcie, szybciutko mamy wyzerowane zużycie. No zobaczymy, czy na tym wyzerowanym zużyciu dojedziemy do Poronina, bo rekordziści dojeżdżali do ronda. Sprawdzimy, jak to działa w nowym Niro EV. No nie. I nie wiem, czy do Poronina dowieziemy 0,0, bo stoimy w korku, a auto potrzebuje, jak widzicie, 240 W na życie. No ale po 6 km i 13 minutach mamy 0,0. No i popatrzcie, mamy nowego rekordzistę odcinka. Pierwsze auto, które przejechało przez rondo w Poroninie ze zużyciem 0,0. 8 km za nami i dalej mamy 0,0. No, rewelacja. I teraz skoczyło 0,1, ale jesteśmy już prawie tu przy KFC. Tylko dzięki Michałowi, tak jedzie. No. Także najlepszy wynik, jeśli chodzi o odzyskiwanie energii i jechanie potem na tej odzyskanie energii.
prawie 9 km za nami po 20 minutach i dopiero nam wskoczyło 0,3 kWh na 100. Wjeżdżamy do Bańskiej. Przed nami tam po prawej w oddali jeden chyba z najgłębszych odwiertów geotermalnych, przynajmniej taki ma być docelowo w Europie. I co? 2 kWh na razie zużycie. I ciekawostka, tutaj rozmawiamy sobie z Markiem, że tutaj można aktualizację zrobić sobie samemu pendrive'em. Można też poczekać i aktualizacja zrobi się sama. Over the air, także kolejny plus dla Kijanki za to, że nie musimy już z pendrive'em gonić, ale możemy. I dojeżdżamy do Nowego Targu. Jak widzicie, na drzewach po prawej mamy silny wiatr boczny. To nam niestety dzisiaj będzie psuło wyniki. A wynik póki co mamy rewelacyjny. 3,6 kWh na 100. Przed tunelem przed chwilą padało, więc przetestujemy nowe wycieraczki od Wizę. No, sprawdzają się bardzo ładnie. Tutaj przed tunelem przypominam ograniczenie do 70. Ale w tunelu myślę, że będzie z powrotem stówka. A w tunelu automatycznie włączył nam się obieg wewnętrzny. No super funkcja, ja to uwielbiam, jak auta są inteligentne. Skoro nawigacja wie, że będzie tunel, to system wie, że będzie smród i trzeba dać obieg wewnętrzny. Bardzo dobrze. No i coś się porobiło. Znowu mamy na czerwono na Zakopiance i będziemy stać w korku. No zazwyczaj w tą stronę to nie stoimy w korku. Że dzisiaj dzień korkowy, no i cóż zrobimy? Powinniśmy być za 20 minut, a będziemy za 26. Stojąc w korku, przypomniało mi się, że tu jest one pedal driving. No zobaczymy, co tu się porobiło. Stoi dużo jakichś migających. Czyżby znowu ktoś za szybko jechał? Stoi jedna laweta, stoi druga laweta, stoi policja. Oj, trzecia laweta i rozbity golf chyba, tak? O, więcej tych rozbitków tu. Jeden, drugi, trzeci. O kurcze, to tu grubo było. Rzeczywiście nieciekawie. Trzeba uważać. Zdecydowanie na Zakopiance trzeba uważać i zwracać uwagę na te drobne ograniczenia prędkości. No i co? Już jesteśmy prawie u celu i znowu stoimy w koreczku. Dzisiaj dzień korków. Mieliśmy dojechać na 18.54 i czas nam rośnie. No ale tak to dzisiaj wygląda. To wypadek, to wahadełko, to koreczek. Natomiast zużycie jest po prostu rewelacyjne. 96 km za nami w godzinę 42, 8,5 kWh na 100. I korzystając z tego, że stoimy w korku, może krótkie podsumowanie. Uważam, że Niro EV to jest dalej to samo, świetne Niro, aczkolwiek ma troszkę inny charakter. Ale to tylko troszkę inny charakter. Tak poza tym to jest nadal auto z dużym zasięgiem, oszczędne, w porządku się prowadzące, aczkolwiek tutaj pod względem prowadzenia to ja wolę chyba stary model. Natomiast na trasę wygodniejsze jest nowe. Nowe ma troszkę większy bagażnik. No, ale to są niuanse. To jest dalej to samo, świetne Niro, oszczędne. Co mu tam dodać więcej? Nagrywamy statystyki dla Was. Naciskamy P. Tak to wygląda tutaj. A tak to wygląda tutaj. 98 km za nami. Godzinę 47,86 zużycie. Króciutkie podsumowanie, bardzo fajny samochodzik, bardzo podobny do mojego, więc co mam powiedzieć? Fajnie się nim jeździ, udany zakup, gratuluję, dziękuję, świetnego pojazdu i dziękuję, przemiłego dnia w Twoim towarzystwie. I jak zawsze na koniec dziękuję wszystkim widzom za uwagę, dziękuję patronom za wsparcie i do zobaczenia. Cześć! Do widzenia! Dziękuję wszystkim, do widzenia!